dicionca așa nu ne prezidium. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie głosu, ponieważ jestem przedstawicielem Stowarzyszeń Społecznych i tak zwanego pokłosia tej drugiej tragedii, która się odbyła 10 kwietnia. Chciałbym odczytać list odnośnie o powołaniu Komitetu Społecznego na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy smoleńskiej. Ja wiem, że ten temat nie jest głównym tematem tego spotkania, ale jeżeli potraktujemy go szerzej, to wszystko w tej perspektywie historii, tej przeszłej i przyszłej, skupi się, że jest to bardzo istotne zdarzenie dla nas, tej historii współczesnej i temu zamachowi, który towarzyszy teraz jakby fałszowaniu tego zdarzenia i tej dyskusji, która jest, którą Państwo śledzicie, ja śledzę i którą polewamy. Wracając do listu. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie w Smoleńsku w czasie podróży do Katynia zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Opolsku Wierszad Kaczarowski i 93 inne osoby, w tym wybitni przedstawiciele naszego życia publicznego i społecznego. Wśród nich jedna z głównych postaci Solidarności, pani Anna Walentyna-Burzyn. Sprawa opuszczenia pamięci Lecha Kaczyńskiego i innych ofiar katastrofy, a także miejsce, gdzie jest im oddawany w Warszawie hołd, stało się po oświadczeniu prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego przedmiotem sporu. Spór tego nie rozwiąże prowadzone w tajemnicy przez opinię publiczną umieszczenie tablicy pamiątkowej w murze Pałacu Prezydenckiego. Tego rodzaju tablic jest w Warszawie co najmniej setki. I nie można w najmniejszym stopniu uznać tej formy uczczenia pamięci ofiar, pomijając nawet jej już pokątny charakter za właściwy, odpowiadający na te wydarzenia, które Sejmice nas określił jednomyślnie jako największą tragedię polską po 1945 roku. Podpisano profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bernacki, który jest tutaj też obecny. Pan profesor jest również prezesem Komitetu Budowy Pomnika. I chciałbym już króciutko w dwóch słowach odnieść się do naszej działalności, ponieważ komitet jest wciąż jakby w ukonstruowaniu i uprawomocnieniu, rejestrowaniu naszej działalności, ale to, że nie jesteśmy jeszcze oficjalnie zarejestrowani, nie zwalnia nas z obowiązku pracy. Przygotowujemy teraz różne działalności na rocznicę, która się zbliża. Będą to wystawy, będzie to o informowanie opinii publicznej o naszym istnieniu i o naszym niezłomnym postanowieniu, że ten pomnik stanie i stanie na krakowskim przedmieściu. To, o co Państwa proszę, to proszę właśnie o to orędownictwo w naszej sprawie, o zabranie tego naszego postanowienia do swoich środowisk, do miejsc, z których Państwo tutaj przyjechali. I o informowaniu o naszym istnieniu i o naszej wspólnej sprawie. Powstała strona internetowa, jest to strona www.pomnik-smoleńsk.pl i naprawdę bardzo proszę o to, żeby też młodzież informować o tym. Chcemy ożywić tą stronę, chcemy też uskutecznić dyskusję. Jesteśmy na etapie dyskusji o poziomie ideowo-artystycznym naszego pomnika, naszego wspólnego pomnika. Nie jesteśmy nieomylni, więc zapraszamy jak najwięcej ludzi dobrej woli do wspólnego działania. A więc bardzo dziękuję za udzielenie głosu i mam nadzieję, że będę mógł jeszcze ten list odczytywać jak najczęściej się da. Odczytałem go 3 tygodnie temu dla posłów OKP, posłów seniorów i postanowiłem, że będę go czytał w tylu miejscach, ile będę mógł i tyle razy, ile będzie potrzebne. Dziękuję.